Można powiedzieć, że w tym przypadku działacz z posłem doskonale się zgrali, a właściwie nagrali już drugą płytę. Mieczysław Golba, poseł Solidarnej Polski, gra na perkusji. Śpiewa Kazimierz Greń, prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Ile prawdy jest w piosence, gdy się śpiewać chce? Ten duet z urzędu skazany jest na sukces. Grający na perkusji poseł w Sejmie ma już swoich fanów. Nie mogłem przejść korytarzem. No praktycznie każdy sposób, który mnie spotkał, to gdzie płyta, gdzie płyta? Pierwsza płyta to były covery, teraz przyszedł czas na własne kompozycje. Chciałbym nadzieję mieć, że z 11 utworów komuś przynajmniej jeden wpadnie na tej płycie w ucho, może dwa. Płyta przy różnych okazjach ma być rozdawana za darmo, czyli tego głosu nikt nie kupi.